Cześć, z tej strony Marcin, czwarte zadanie z matury z 2014 roku z poziomu podstawowego. Zadanie mamy takie. Suma logan o podstawie 8 z 16 plus 1, 8 z 16 plus 1 jest równa. Oczywiście, jeżeli ktoś robił cokolwiek z logarytmów, to oczywiście to 16 plus 1 to nie będzie to, bo tak logarytmów do liczb nie wolno dodawać. Oczywiście ten logarytm o podstawie 8 z 16 trzeba sobie najpierw obliczyć. I teraz tak, oczywiście będziemy korzystać z takiego wzoru tutaj, czyli zrobimy sobie tak, że ten nasz logarytm, ja sobie zastosuję takie same kolorki, o podstawie 8 z 16, tak, chcemy wiedzieć ile to jest, więc oczywiście piszemy, że to jest równe, no tutaj jest c, ja przeważnie piszę x, ale skoro we wzorze jest c, to tu też napiszę c, tak, wtedy i tylko wtedy, gdy. I teraz mamy tak, niebieskie do potęgi czerwonej, czyli bierzemy sobie tą naszą ósemkę i podnosimy to oczywiście do potęgi c, i to jest równe 16. Ok? Dzięki temu pozbyliśmy się logarytmów i doszliśmy do równania, w którym mamy, to jest równanie wykładnicze i mamy tak, ósemka to jest oczywiście potęga dwójki, bo zamiast ósemki ja mogę napisać, że to jest 2 do potęgi trzeciej, prawda? Dobra, to wszystko jeszcze podniesione jest do potęgi c. Natomiast 16 to jest oczywiście 2 do potęgi czwartej, bo 2 razy 2 razy 2 razy 2 to jest 4. Teraz tak, to już kolorkiem zwykłym. 2 do potęgi trzeciej i do potęgi c. Potęga do potęgi to oczywiście potęgi mnożymy, czyli 3 razy c to będzie po prostu 3c. I tu jest równe 2 do potęgi czwartej. No i teraz, ponieważ podstawy są takie same, a tu jest równość, nie wolno tego tak skracać, ale oczywiście ja to robię, żeby wam to pokazać, o co chodzi. Dwójki po prostu znikają i zostanie, że 3c równa się 4. No i podzielimy sobie to przez 3, czyli c równa się 4/3. Ok? No i teraz trzeba jeszcze tą jedyneczkę dodać, tak? To znaczy, że ta liczba jest równa, czyli zamiast tego logarytmu wyszło nam 4/3. Trzeba dodać jeszcze jedynkę, a więc cyk. Oczywiście nie ma tutaj takiej odpowiedzi, że to będzie 1,4/3, ale jest bardzo podobna odpowiedź, czyli zamienimy sobie to na łamek niewłaściwy. 1 razy 3 jest 3 plus 4 to jest 7/3. No idealnie widzimy w tym momencie, że jest to odpowiedź D. Ok? No i już. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie o tym w komentarzach. Łapki w górę zawsze mile widziane, a ja zmykam do 5. zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matmazpasja.pl.